Witam was bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, Spell Force. Z jakąś świtu, jak mówiłem, pogadamy kolejny pierścień. Not that I didn't suspect it. Here, your reward. A special piece from my collection. If it keeps up like this, Udwin himself may soon emerge from the depths. May the Guardians have mercy on us then. Mm-hmm. Is he dangerous? He certainly is. In his day, he was a very highly regarded mage. His studies on the demonic realm familiarized him all too well with the magic of fire, people say. Dobra. Wcale mi się to nie podoba. Pierścień świtu i zmierzchu. Zobaczmy ten pierścień. Co to za pierścień? Biała magia 12. Nice shit, nice. Naprawdę. Kawał fajnej roboty. Trzeci. Dobra, jej mogę dać... To... właśnie, mogę jej dać też jeden pierścień. I może jeszcze sprzedam co nieco. Dobra, to... biała magia to zostaje. To sprzedam. To sprzedam, to też. Kurde. No. I pierścienie na razie zostają. Co ona tu ma? Nic ciekawego. Ale ja mogę te swoje czary sprzedać. I mógłbym sprzedać... mgliste, ale nie, na razie nie będę tego robił. Ogółem jest nieskończony ekwipunek, więc nie muszę tego robić. Udamy się teraz do Szarogórza. Szarogórze z jakąś świtu, ok. Oddamy mu ten quest, znaczy ten dentystyczne i oddamy pióro. Powinien się chłopaczyna pierdała ucieszyć. Did you find the quill? Tak. Here. I found this odd glowing quill. Ye gods, a Talindian writing quill. Thank you. You are really unusual. I hardly dare ask you for this, but... But what? You know, there is a special chalk. It's used for invocations and rituals. It's generally used by shamans or demonologists. My master told me to get him one, but that is completely impossible. Nobody here makes anything like that. To get one, I would have to rob an orc shaman. The orc shamans I've run across so far haven't lived long enough to tell me anything about their chalk, but I'll ask the next one I meet. Dobre. Yes. Tu jest kupiec, tu gdzieś był ten dentysta cały. Tak jest, senodentysta. Masakra. Żaden nie zdążył mi odpowiedzieć. Dobra. Yes, I can finally pull teeth again. Here, take this gemstone as my thanks. It will certainly fetch a pretty price. And if you need some treatment yourself, just come to see me. Mhm. Pomoc medyczna, ta. No dobra, kolejny quest oddany. Aha, mglisty kryształ. Spoko. Nie będę się teraz kręcił po tych kupcach, żeby coś tam sobie dokupić, bo to bez sensu by było. No okej, już jestem dość blisko i lecimy dalej.
z questem. What do you want? I have a healing potion for the Lord Commander. Give it to me. I will bring it to him. Here, take it. Normalnie to bym mu jej nie dawał, no ale dobra. Tak właściwie z tego co ja tu patrzę, to wystarczyłoby zwykły monument, nie? I mógłbym... Jest generał. I mógłbym się przedrzeć. That's the debt you'll soon be able to pay, my lord. Whatever is in my power. Speak. What can I do for you? Potrzebne mi wojsko. I need an army to conquer the monuments. That will not be denied to you. I will place a troop of my best men to your side. The men will assemble outside in front of the camp. You can make use of them whenever you want. But let me warn you in advance. Mm-hmm. There is a chain of observation posts between the monument field and the headquarters camp of Brennigan's Northern Army. If the scouts alert the main army, then you are lost. Interrupt their chain before the news goes any farther. Surround the monument field and attack from the south. Then you can slay the scouts before they pass on the warning. Take the path that leads between the stones. It will take you directly to the chain of observation posts. Good luck. No dobra. Wcale mi się to nie podoba, ale... Okej. Gdzie moi żołnierze? Są. Utrańscy z... Brojni. Follow me. Zabić. Nice. Nice. No dobra, jeden już leży. Dzikus. Monument bohaterów. Świetnie. Tarcza. Mam bezużyteczna prawie. Wartownik. A następny jest tutaj. Dobra. Czyli muszę jak najszybciej wykończyć tego wartownika. Bez względu na wszystko. No dogońcie go! Dobrze. I teraz tego wartownika. Pięknie. Okej. Okay. Czyli... Nikt się nie dowie. Mam nadzieję. To jest kolejny wartownik. No ale to już jest z górki. Teraz trzeba tylko tutaj wyczyścić. Na pewno stracę wielu tych ludzi przy tej ilości. Ty, a może zaczniesz atakować?
Jak mu zapierdzielił za 51. Oh shit, co damage. Dobra, widzę, że to była tylko podpucha z tym wojskiem. Jest naprawdę kozacki gość. Okej. Jest monument. I za chwilę będzie należał do mnie. Nie mogę zająć. Gdzie on tu jest? Dobra, zabij go. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dawać mi moich czterech ludzi. Znaczy troje. A te sobie już zacznij. Niszczenie. Pomóż mu. Nice. Jest i mój wojownik. I jest mój kapłan. Bardzo ładnie. Właśnie chciałem coś zobaczyć, bo ja mam już broń sieczna na trzeci. Dobra. 40, 60. Tak, oddawaj mi to. Tu. A ty masz ten toporek. O. Tak będzie najlepiej. I lecimy. Zabić myśliwego. Bardzo ładnie. Zabić osiłka. Dobra, zniszczyć. Eliander. O, no tu. Weź, co jest tu. Co wziąłeś? Siódme. Mamy już siódme. Więc nice shit. Elfich robotników, dawać mi tutaj. Proszę, zabij ją. Wszyscy. Dawać mi tutaj. Więcej ich. Wszystkie mają mi zapieprzać przy drewnie. I to natychmiast. Dobra. No dobra. Co mamy tutaj? Tu jest jakiś obóz bandytów. Od tej strony. Tu jest tam jeden goblin, to żadne wyzwanie. Tu jest chata rybaka, gospodarstwo. Huta, bandyci. Dobra. A tu są pikniarze. Dobra, chata Drwala. Panienki. Budować. W sumie to na razie róbcie, co robicie. Jeszcze 6 ich jest.
Dobra, część jest wyspecjalizowana. Kinier. A co robi ten gobliński zabijaka? Ktoś mi może powiedzieć? Nice. Ładnie go ściągnęły. Teraz tak, wy panienki moje kochane. Chata zbieracza. Żywność i krzak z jagodami. Czy jest tu gdzieś krzak z jagodami? To jest podstawowe pytanie. Widzę, gdzie jest kamień, ale nie widzę krzaka z jagodami. Dobra, zróbcie zbrojownię, dziewczęta. Dobra, są wszystkie, które się obijają. Potrzebuję wieżę łuczniczą. Potrzebuję też moje miłe, kochane małe kwatery. I będę potrzebował chatę myśliwską. Dobra, wiecie co? Może jeszcze jedną chatę drwala zrobimy. Tak będzie lepiej. I zrobię jedną chatę. Jedną chatę zrobię na ten. Chata leśnika właśnie. Ok. Z tej strony już jest obrobione. I jak najszybciej potrzebuję drewna. I to więcej drewna. Ta leśnika, magazyn żywności. Czy ja nie miałem już tartaku? Jest tartak, drewno 100. Dobra. O, tu może być. Martwy. Dobra, 120 drewna. Jest 5 na 5, chata leśnika. Jeszcze jedna potrzebna. Zapraszam. Pięć na pięć. Pięć na pięć. Tu budują tartak. Potrzebuję pięciu dziewcząt. A ta myśliwska. Zgadza się. Będę potrzebował myśliwych dla żywności. I nie da się ukryć. One są przynajmniej bardzo tanie. A tu są jagody. Pięknie. To mi się podoba. Dobra, jeszcze trzy mogę zrobić. Gdzie są dwie? Chata zbieracza jest. Budować. Okej. Budować. Budować.
No okej. Zaczynamy się tu rozbudowywać pomału. A my w tym czasie troszeczkę tutaj porobimy. Wy, dziewczęta, potrzebuję jeszcze jedną wieżyczkę. Drwala, chata leśnika, zbrojownia, 300 drewna na tarczę. Dobrze. 50 na łowczynię, gwardzistka. Dobra. Tu jest rzemieślniczka jedna. Tu jest obóz barbarzyńców. Będę chciał go zlikwidować. Powinno im się w czwórkę udać. Oni mają trzecie poziomy, więc... A dlaczego... Dlaczego moi strzelcy sobie w chuja lecą? Ktoś mi powie. No kurde, bez ognia zaporowego to nic dziwnego, że mój kapłan padł. Bez sensu, bandyta strzelę, zabić. Co ten szermierz tu robi? Za chwilę zginie. Jeszcze jedna wieżyczka. Zabij! Pięknie! Pikinier pięści. Ach ci pikinierzy. Zniszczyć wszystko. Na co wy czekacie? On tutaj żelaza trochę jest, widzę. I tu jest ścieżka do jakiegoś ciała. Dobra. Oni to stąd przychodzą też. Dobra. Dawaj tutaj. Może zabijecie go? Tego rambacza też. I tego bandytę. Dobrze jest. Mój kapłan gdzieś tam biegnie. W końcu kiedyś na pewno dobiegnie. To tutaj kończą jedną wieżę. Naprawcie ją. I wybudujcie jeszcze jedną. Bardzo ładnie. Jeszcze jedna wieżyczka. Ja się tutaj obstawię dzięki temu. I będzie gitara. Dobra, drewno 300 można już zrobić. Tak, tutaj was poproszę, gwardzistki. Na razie. Dobrze, dwie są tylko wolne jak coś. Zniszczyć. Ja się jeszcze tutaj będę chciał przejść. Pojedynczo ich będę wyciągał. Znaczy w miarę pojedynczo. Mój bohater na pewno sobie dobrze poradzi z nimi. Zbiorę sobie w miarę tą armię elfów. To dalej będę kombinował.
bardzo mi się podoba, że te lokacje są ze sobą bardzo powiązane i cokolwiek się nie zrobi. To i tak wcześniej czy później trzeba wrócić do wcześniejszej lokacji. Dobra, budujcie jeszcze jedną tutaj. No tutaj jest kilka goblinów. Aha. Mam nadzieję, że ten bandyta nie idzie zaalarmować. Dobra. Chodźcie tutaj. Tutaj jest jakieś ciało. Tu wiem, że jest jeszcze kampus. To będę chciał wszystko wyczyścić tutaj. I będę musiał na pewno. I to jest trochę po części najgorsze. Dobra, doszli, doszli. Co ty tu masz? Starożytna kolczuga. Poziom 7 lub uzbrojenie lekkie. To jest na sal. Zobaczmy. No ja już mam taką kolczugę. To jest to samo. Pancerz 45. Wytrzymałość, mądrość i charyzma. On też ma taką. On takiej nosić nie może. Szkoda. Ona też nie. Trudno. No dobra, chodźcie tutaj. Okej. Moje miłe panie, jeszcze jedną wieżyczkę poproszę tutaj. Dobra. Jest mała armijka. Teraz troszeczkę łuczniczek poproszę. 300 jednostek życia, znaczy żywności potrzebuję. Okej. Quickly now. To adventure. Dobra. Eliander, chodź no tu. Wyciągnij go. Zabij. Pięknie. A może tak zaczniesz? Dzięki. No właśnie. No i jakaś zbędna maska. Weteran pięści, tak? Się tu kręci. Zaatakuj go. Jedziemy. Dobrze. Bić ich. No kurde, atakować. Eliander, no weno się ogarnij, debilu. No. I teraz jest okej. Strzelec, zabić. Nie wiem, ta moja postać to... Kurde, jak się go nie przypilnuje, to w gumki leci, no. Okej.
Mamy zastawione tutaj wieżyczkami już na full. Ej, pindy. Za chwilę was zabiją. Przestańcie może przełazić na tamtą stronę, co? For the glory of Arryns. Speak. For the glory of Arryns. What are your orders? As the wind. Później pozwolę zrobić coś konkretniejszego. Dobra. A mogę zobaczyć, co on ma przy sobie? Nie, bo już idzie jakiś głupi. Fuck sake! Dobra, dawać mi tu tych strzelców kilku. Hełm, dobra. I moi ludzie są tutaj. I tutaj wam podziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Na razie.